My 4-9-3-11 has fleas, cause when I'm kicking a lip service, someone signs up to rush the butteries. It's automatic and apparent that we have skills in this, but people tend to miss when we shoot the gift. It's not to imitate another and mimic. That's slouch like a 20 dni bez jeżdżenia na rowerze. Od ukończenia maratonu północ-południe przez 20 dni w zasadzie nie siedziałem na rowerze. W tej chwili podjeżdżam na Skrzyczne, a plan na dzisiaj jest taki bardzo mikroprzygodowy. Trochę fajny, trochę taki niemądry. A jestem już pod Skrzycznem, 10 km i 200 metrów podjazdu za mną. Tu jest takie skrzyżowanie, ta dróżka dalej doprowadza do niebieskiego szlaku, którym można już wejść na Skrzyczne. Ja tutaj odbijam, omijam Skrzyczne, żeby od razu dostać się na szlak w stronę Malinowskiej Skały. No i to jest dobra okazja, żeby wam powiedzieć właśnie, jaki jest plan na dzisiejszą mikroprzygodę. Plan jest taki, żeby po pierwsze w opozycji do tego, co robiłem ostatnio na maratonie północ-południe, przejechać nieco inny dystans. Tam musiałem każdego dnia czy każdej doby grubo ponad 300 km przejechać. Dlatego dzisiaj sobie zaplanowałem 40. Wypad ma być trochę fajny, trochę niemądry. Trochę fajny dlatego, że ma być w większości przejezdny na gravelu i ma być widokowy. Pierwsze 10 km spełnia oba kryteria. A dlaczego trochę niemądry? A trochę niemądry dlatego, że będą takie odcinki jak ten. No i będą odcinki też nieco trudniejsze. Także obowiązkowo będzie wypych. Będzie pewnie wnoszenie roweru. Look, pick a snatch, but I can understand, cause they create chicken scratch. The center of attention, kids keep flinching, phony like an extension, trying to front like they deal attention. But at the same time, dumbfounded, they started idolizing the source as soon as bass drum sounded. The actual zither mean to tell you that I'm the main source, brace the atom. Jest nowa wersja GRX-a kamuflażu dla bushcrafterów. Ten szlak, na którym teraz jestem, to jest taki beskidzki klasyk. Moim zdaniem chyba najładniejszy szlak w Beskidzie Śląskim. No i też dlatego w weekendy tu jest mnóstwo ludzi, pielgrzymki. Szczególnie na tym odcinku właśnie Skrzyczna Malinowska Skała. Ale w tygodniu cisza, spokój, garstka ludzi. Dzisiaj jadę bomb trackiem. Jadę sobie na gravelu. No i ten odcinek jest taki, pewnie należałoby go zaliczyć do tych mniej mądrych na trasie mojego dzisiejszego wypadu, ale ja mam zainstalowany najnowszy model sztycy opuszczanej, dedykowanej do graveli. Model bardzo minimalistyczny, w ogóle nie widać na pierwszy rzut oka, że to jest sztyca regulowana, ale obsługuje się ją bardzo łatwo. Tutaj jest taka dodatkowa wajcha do tego i po prostu można bardzo szybko jednym ruchem takim okrężnym po prostu sztycę opuścić i można jechać trudniejsze odcinki terenowe. Także bardzo fajna sztyca. Nie wiem, czy już jest dostępna w sprzedaży, bo ja mam model na testy, taki przedpremierowy.
Jestem pod Malinowską skałą. Teraz obowiązkowo wypych. W 10-punktowej skali niemądrości ten odcinek, który teraz zjeżdżałem na gravelu, no ma takie solidne 7-8 punktów. Także bardzo niemądre. To jest skrzyżowanie pod Malinowską skałą, 1085 metrów nad poziomem morza. Tym zielonym szlakiem zjechałem po tej przecudownej nawierzchni. I ja zjeżdżam jeszcze kawałeczek w dół zielonym, ale dosłownie krótki odcinek i zaraz będę skręcał w prawo taką ścieżkę gospodarczą, która powinna mnie doprowadzić do takiego bardzo fajnego szutru. Ten odcinek, krótki odcinek z Malinowskiej skały do tego momentu w skali niemądrości, 10-punktowej skali niemądrości, no to też takie solidne 8 na pewno. Na pewno solidne 8. No i z powrotem na terytorium gravelowym. I teraz tym szutrem kawałek w stronę Baraniej Góry. Szlakiem niebieskim wejdę sobie na Baranią Górę. Nawet gdyby był do podjechania, tutaj zaczyna się rezerwat Baraniej Góry. Nie wolno tutaj jeździć na rowerze, więc po prostu zrobię sobie spacer. No i Barania Góra zaliczona. No nie wiem, zaproponujcie ocenę w skali niemądrości od 1 do 10. Wejście na Baranią z gravelem. Jest to dosyć niemądre, ale przy tym widoku można chyba obniżyć nieco punktację, nie? Gdybyś przypadkiem nie zakodował, jak wielokrotnie mówiłem, że to co robię jest niemądre i gravel nie służy do jazdy w takim terenie, to powiem to jeszcze raz dosadnie. Gravel nie służy do jazdy w takim terenie, nie rób tego, bo to jest głupie. Jestem na Magórce Wiślańskiej. 1129 metrów nad poziomem morza i powoli zbliżam się do zamykania pętli. No i teraz ruszam dalej w stronę Węgierskiej Górki. Pamiętajcie, że jak będziecie planować jakąś mikroprzygodę według mojego przepisu, czyli taką, na której zawsze musi być jakiś wypych, zawsze muszą być jakieś przeszkody, najczęściej jakieś gleby, to planujcie to właśnie
z rozwagą, jeśli chodzi o dystans. Ja dlatego dzisiaj sobie zaplanowałem 40 km, bo wiedziałem, że różnie może być. Zjechałem na szlak niebieski, nie jadę do Węgierskiej Górki. Tutaj po krótkim odcinku niebieskim szlakiem opuszczam szlak niebieski i szutrem już lecę w dół. Także już nie powinno być żadnych niespodzianek. Dobra, jednak jeszcze pewne drobne niespodzianki są. Tu spodziewałem się szutru, ale jest takie wzmocnienie tej drogi. Kamera tego nie oddaje, ale tu jest naprawdę stromo i trudno się na tym hamuje. Po prostu bez zawieszenia w rowerze, bez zawieszenia koła podbijane są na tych nierównościach i trudno się zatrzymać, więc gdyby ktoś z Was wpadł na bardzo nierozsądny pomysł, żeby powtarzać moją trasę, to pamiętajcie o tym, że tutaj jest taka stroma niespodzianka. No i dojechałem. Co wam będę dużo gadał? Nie róbcie tego na gravelu. Trasa na Strawie. Dzięki za oglądanie i do następnego.